Witam, witam, drodzy, na kanał Zwierzę Kolina, a to kolejny odcinek z SSO. Dzisiaj mamy aktualizację 25 sierpnia. Ale, no i 24 bym chciała jeszcze omówić i 16. Więc dzisiaj będzie troszkę. I tak. To już jest druga taka aktualizacja i to pod rząd, w której która nie jest w środę, tylko dzień później, bo ostatnio gdzieś mnie nie było i wczoraj też mnie nie było. Wczoraj post był cały dzień, więc po prostu trochę to zajęło. Oczywiście zdjęcia jakieś tam z zoo i filmiki. Może, że będzie odcinek z tego, albo na Instagramie na pewno. Raczej wstawię, tylko że na Instagramie może się opóźnić. Pewnie nie będzie teraz jeszcze, no bo mam tam jakby problemy trochę. Tak jak wam w ostatnich filmikach mówiłam, że po prostu tam... że Gmail hasło nie wiem jakie mam, znaczy się wiem, że mam, ale nie wiem gdzie mam zapisane i nadal są poszukiwania, więc no a jestem zalogowana po prostu na telefonie, który nawet nie od... jak klikam na niego, po prostu klikam, chcę coś przyłączyć, to po prostu nie działa już, ekran się psuje cały i w ogóle. Ale okej, skoro mamy tą aktualizację, to jest ostatnia, to może sobie ją omówimy jako drugą. Najpierw zacznijmy kolejne wieści z Jorviku. 24 sierpnia 2021. I mi się wydaje, że bo w tamtym miesiącu też to było takie coś. I mi się wydaje właśnie, już tu jest, powtarzam się, mi się wydaje, że to będzie co miesiąc. Na miesiąc kolejny, co powiedzieć. I tak. Mamy dla ciebie wspaniałe rzeczy, które udostępnimy w ciągu następnego miesiąca. Rzuć okiem na to, co trafi na Jorvik. Klubowa hala jeździecka. Klub jeździecki dostają dostęp do własnej hali. Ja tego nie przeczytam, bo... to jest ta aktualizacja, co była z wczoraj. Więc tak, working question. Mamy nadzieję, że ćwiczyłeś working question, bo Jelena, dlaczego ja nie potrafię czytać imion? Takich angielskich? To jest angielski imię? Dobra. Jelena, powiedzmy, przygotowuje w Srebrnej Polanie kolejny wyścig z czasem. Będzie on odrobinę bardziej wymagający, ale z pewnością dostarczy mnóstwa frajdy. Dalej jest koń American Paint. Horse jeszcze tu powinno być, ale okej. Spokojne usposobienie i towarzyska natura sprawią, że wierzchowiec ten to idealny towarzysz dla wszystkich ludzi o dobrym sercu. Gotowa, by stworzyć więź z tym niezawodnym koniem przemierzającym amerykańskie równiny? Tak, jestem gotowa i właśnie. Ja tutaj włączymy YouTube. Czekajcie, YouTube. Aha, wyciągnęłam sobie zakładkę YouTube. Jej. To czekajcie, zrobimy tak. Tu sobie włączę mój serial. Jakby, który sobie czasem nie oglądam. Tak, zgadzam się. I ja cofnę. Nie. Dobra. Niech będzie jakby na nim. Ok. I tu sobie wpiszemy. Nie piszę. Plan na dziś. Impreza ze swoimi. I ja bardzo polecam ten kanał Creatius. I ja chcę wam pokazać dwa spoilery. Jeden był 2 tygodnie temu, a jeden był 20 godzin temu. Więc ok. Ja po prostu nie chcę się tu logować, bo nie chcę
za bardzo tam pokazywać i w ogóle, i to by trochę zajęło. Więc tak. Najpierw zacznijmy od pierwszego. Albo nie. Tu jest po prostu, ja przyspieszę, włączymy głos. Sobie głos wyłączymy na razie. I tak. My przyspieszymy sobie, bo te American Paint Horse maści będą w tamtym. Ja wam pokażę, które mi się najbardziej podoba. I tak, tu jest spoiler, że to, więc wy sobie możecie przyspieszyć, jeśli byście nie chcieli tego oglądać. A ja tu pokażę teraz, pokażę wam tego, wiecie, urodzinowego konia SSO. I on jest na podstawie dzikuska, więc super. I on ma piękną maść, te wzorki takie białe. Tylko szkoda, bo ja ogólnie mi się podobają konie, które są bardziej kolorowe niż takie biało-szare. Chodzi mi, że nie to, że magiczne od razu, że jakieś fioletowe czy coś, tylko że czekajcie, co chciałem? Że są jakieś bardziej rude, brązowe, po prostu jakieś takie właty bardziej troszkę. Chociaż nie narzekam, piękny jest. I przez to, że będzie darmowy, to jeszcze mi się chyba bardziej podoba. Bo gdyby on doszedł, to na pewno bym go kupiła, chociaż ogólnie na dwa razy mi się podoba. Znaczy się bardzo mi się podoba, ale jednak. I tak, American Paint Horse, teraz znowu będzie spoiler, więc możecie przewinąć dalej jeszcze, gdybyście nie chcieli oglądać. I tak, tu już spoiler, i tak. I tu są te konie. Ja bym chciała skomentować, bo ja już to oglądałam sobie, że one ogólnie mają chody i ogólnie posturę ciała, nawet pysk przypomina Araby. A jeśli chodzi o... Dobra, na razie to pomijmy, bo chody właśnie tak przypominają. Ogólnie maści są piękne. No, Araby takie w sumie mają, więc to ja tam zauważyłam połączenie różnych koni. Trzech. Na pewno, czyli Arab. Co fajnie jest od Quarter Horse'a i jeszcze będzie jedna rzecz od Quarter Horse'a. I szybki stop też jest od Quarter Horse'a i będzie jeszcze dębowanie. Chyba od Quarter Horse'a ma po prostu i dębowanie. Quarter Horse jeszcze trochę tam kopię tymi nogami, ale ogólnie w ten sposób to wygląda u Quarter Horse'a. Tego oczywiście odnowionego. I też się kręci tak. Właśnie, no bo one są ogólnie też tego mniej więcej właśnie do... Wiecie. I skok. Też chyba trochę od Araba wzięty. Czy mi się nie wydawało, czy tam nie było jeszcze dzikuska? Dzikusa, jakby? Coś tam chyba jeszcze widziałam od dzikusa. No tak, widzieliśmy już skok. Coś tam chyba jeszcze animacja była jakaś, że tam o. Będzie mógł tańczyć? O jacie. Będzie można z nim tańczyć. Fajnie. To akurat średnio, tak widziałam. I ogólnie trochę animacji mi to jest, jak stoi, przypominam dzikuska, bo tam chyba był właśnie z językiem też, właśnie ma jakieś tam, i tam też chrapami ruszał. Ale takiego czegoś nie było, jak przed sekundą było. I tam też było chyba bliżej, było, jak był pokazywany maści, że ruszał chrapami. Tu jest pokazane ogólnie jego animacje. Rocky, zostaw mi tam rzeczy. Muszę go przygotować trochę. I za chwilę coś tam będzie.
Tu jest obrót, to jest taki nawalny, powolny. Okej. I tu będzie chyba ruszać chrapami za chwilę. Czy tej, o, fryzurki, koreczki. I właśnie, jeśli chodzi o warkoczyki, Roki, co ty robisz? To one mi się mega podobają. Nie tak, że mega, bo ogólnie to tak średnio mi. Bo ogólnie wszystkie maści mi się bardzo podobają, bo tam będę pokazał jeszcze właśnie maści. Tylko po prostu mam jedną taką ulubioną. I ta też mi się mega podoba, bo tam będzie chyba jeszcze fryzura, którą się będzie. I Rokaz jest super. I teraz będzie tylko dla nich. Tylko wyłącznie dla tych koni. Koreczki są też super właśnie. I to jest wyłącznie dla nich. Roki, nie hałasuj mi. Nagrywam. I tu jest ten warkoczyk. I ta fryzura była pokazana na Instagramie, na spoilerze, że będzie. I to mi się właśnie chyba najbardziej podoba w tamtej, w tym jednej maści. I teraz jeszcze ogon. I ogon ma bardzo ładnie zapleciony. Więc super. Okay. Tu mamy takiego łaciatka. Też bardzo ładny, Roki. Musisz mi wszystko żreć. Naprawdę ci roznosi dzisiaj energię. I tak. Tu będą jeszcze fryzury. I u niego mi się najbardziej podoba fryzura chyba i Rokes, szczerze mówiąc. Roki, wywalcie spokojnie. O, i to jest ta maść, co mówiłam. I ona jest na spoilerze ogólnie. I ona mi się mega podoba. Bardzo mi się podoba, ale... No i bardzo mi się podoba to, że jest ciemna grzywa, czarna w miejscu, tu. I przychodzi do takiej rudej. Tak samo jest na ogonie. Na ogonie tylko nie ma tych białych. I tu jest biała i ta ruda. I to, ta ruda ma... Te rude włosy mi się mega podobają. Okej, ale najbardziej mi się w niej podoba nie Irokes, bo to, ta fryzura mi się najbardziej w tej maści podoba. I tak, maść to jest moja ulubiona numer 2. Tylko, że jeśli chodzi o maść, czekajcie, nie, będzie głowa pokazana. To te paski są jak u Marwarii. I tu właśnie odgapili od Marwarii właśnie te paski. I są jeszcze paski od dzikuska. Właśnie tu jest dzikusek i Marwarii po prostu. To jest połączenie różnych jakby raz. Tu za bardzo nie ma nic nowego. Oprócz tych fryzur. No, a w tej chyba szczerze mówiąc mało, nie podoba mi się ta fryzura, bo tu ma te takie przyciemnienia rudawe, rude. A w normalnym tego nie ma i to mi nie pasuje po prostu. I gdybym miała dać temu koniu w tej maści grzywę jakąś wybrać, to wybrałabym nie krótką, chyba szczerze mówiąc koreczki albo te warkocze. Chociaż Irokes też super wygląda. W sumie Irokes. I tak, to jest moja ulubiona. Bo jakbyście chcieli wiedzieć, ja ogólnie uwielbiam konie o maści siwo-jabłkowitej. Czy tam tarań? No i ogólnie o maściach, które mają kolor szary. Bo ja nie jestem najlepsza w maściach. Bez jakichś spisów. Bo mam nawet katalog. Mam nawet folder maści, bo ja sobie robię taki spis koni i żebym nie powtarzała sobie imion, to czasami tam zerkam. I szczególnie jakbym miała już dużo koni, co będzie. I tak. I bardzo ma fajny na wzór gwiazdeczek. I tak. On jest taki biało-szary, więc
niby kolory, które mi się średnio podobają koło mi, ale jednak super wygląda. Te łaty są super zrobione, że w obłoczu. I ogólnie tylko tu mi się nie podoba to, że mogliby zrobić, bo nie ma samego siwego bułkowitego. Nie ma takiego. I czekajcie, ja tu zatrzymam, bo chciałabym jeszcze zerknąć na American Paint Horse. Na prawdziwe konie, bo one są głównie takiej maści. Łaciatej. Srokatej właśnie. Łaciatej. Łaciata to jest krowa. No, srokatej. I taka maść też tam występuje, tylko ona będzie za chwilę. Ale chciałbym zobaczyć, bo nie, chyba nie w tej maści są takie w Apalosie, tak? Apalos ma taki właśnie zawsze siły, taki kropkowany zad. I to mi się podobało, Apalos. Łapalos, no. No i ogólnie one nie mają takich maści dużo jak tam, co są pokazane. Więc tak. No. I mogliby zrobić też, bo nie pamiętam, czy było taka po prostu maść, wiecie, bez jakiś, żeby nie był jakiś srokaty. O. Teraz jest ta maść. I ona mi się wydaje, że wygląda plastikowo trochę. Bo ja ogólnie po prostu mam też... ja ogólnie serię na kanale, którą mam zamiar to już zrobić. Dzisiaj dużo informacji. Zebrałby się cały film informacyjny. Mam plan zrobić to. Serię z moimi figurkami. I to nie tylko koni. To tylko ogólnie wszystkim. A i tu pisze, że w Forcie Pinta ten horse, ten koń będzie. Bo tamte będą, zaraz zobaczycie gdzie. Ale, bo ja już widziałam właśnie i to. No i właśnie ja oglądam różne na przykład custom figurek, właśnie customy, czyli przemalowywanie figur. I ja tam widziałam właśnie takie modele plastikowe w takiej maści. I ta maść mi się przez to tak nie podoba. Chociaż ona jest taka właśnie najczęstsza, więc ją chyba kupię tam już pod koniec tych wszystkich. Bo tych maści jest 7. Tak, 7. No ale ogólnie u niego mi się podoba chyba najbardziej ta naturalna krzywa. No i Rokas też super u niego wygląda. No ogólnie wszystkie. A ta maść po prostu mi przypomina kuca Cinco-Cha. Tego z nazwą niewymawialną prawie, że. I on ma takie same maści, kolory tej maści i ma co podobno ułożenie, że przeważa biały i że jest tak 50-50, bym powiedział, kolory. No i tak, u tego mi się wyjątkowo podoba ta krótka grzywa. Super u niego wygląda. I koreczki też. I on ma piękne niebieskie oczy. I tak, wszystkie będzie można kupić koło ujeżdżali, naprawdę. Oprócz tej... wiecie, co w Forcie Pinta? Maści jest 7, tak jak normalnie. I tu są statystyki. Siła, bo tu jest ogólnie po angielsku to napisane. I to jest chyba siła... Nie wiem, ale takie macie statystyki. Gdybyście widzieli statystyki, to możecie sobie porównać. I będzie kosztować 850, więc mało. Ale dobra cena, jak na takie oko mi się wydaje. No i to będzie tyle. Ok. To ja przeczytałam kolejne wieści z Wiku i doszłam do American Paint Horse.
A ja już nagrywam 20 minut. Jej. Zestaw westernowy tego samego tygodnia, co trafi do nas Konia American Pie. Pojawił się zestaw westernowy dla tego konia. I 10 urodziny będą pod koniec miesiąca. Więc trochę szkoda, że pod koniec miesiąca, ale jednak będą to też te fajne aktualizacje. Najbardziej chyba z wszystkich to mi się podobało oczywiście 10 urodziny. A numer 2 Konie American Pie. No i widzicie, tu na tym jest to ten z Instagrama. I chyba najmniej mi się podoba te dwie, szczerze mówiąc. Ale okej. Okay. Czas na klubową halę iść dziecko. I tak. Witaj, mamy dla ciebie wspaniałe wieści. Kluby dzieciskie dostały dostępne dostęp do własnej hali. Ruszaj tam w doskonałym stylu dzięki nowym przedmiotom, które możesz namieszać i łączyć. Wyjątkowa więź przyjaciół sprawia, że Jorwik to cudowna wyspa. My uważamy, że wspólnota stworzona przez członków klubu to coś niezwykłego. Dlatego od teraz masz dostęp do prywatnej hali jeździeckiej, ty i twój klub. Hala ta nadaje się w zasadzie do wszystkiego. Spotkań, planowania albo treningów. Klubowa hala jeździecka jest praktycznie taka sama jak hala jeździecka, którą pokazaliśmy w zeszłym tygodniu. To oznacza, że możesz wybierać różne konfiguracje rekwizytów, tańczyć na trybunach, słuchać zupełnie nowej muzyki Star Stable. Wybierać stroje we własnej przebieralni. Zmienić styl krzywy swojego konia. I właśnie, jeśli chodzi o styl krzywy, to bo to wygląda tak samo jak ta ujeżdżeniowa. Więc wam pokażę, gdzie jest, gdyby ktoś nie wiedział, do zmieniania krzywy. I to było ogólnie pokazane tam w ta zmienienie styl krzywy w spoilerze, ale okej. Okay. Możliwości jest naprawdę dużo. Dodaliśmy także kolejną tablicę konfiguracji rekwizytów, która obecnie jest dostępna wyłącznie w klubowej hali jeździeckiej. Wybierz spośród trzech westernowych zestawów rekwizytów. Szklaku. Ja ogólnie to nie wiem za bardzo westernowy. Ja lubię westernowy styl, ale nie wiem ogólnie o westernie za dużo. Barrel Racing i Pole Bending. Chcesz natychmiast zobaczyć klubową halę jeździecką? Tak właśnie myśleliśmy. Klubowa hala jeździecka jest w tym samym miejscu, co dom twojego klubu. Czyli w forcie. W miasteczku Srebrnej Polany. Więc to jest trochę takie średnie dla graczy bez star lidera, jeśli są w klubie. Więc to właśnie tak mogliby to zrobić gdzieś w formie. I to też w sumie, że w miasteczku Srebrnej Polany, że nie ma za bardzo, że wchodzi się do budynku i tam jest. Bo ja oglądałam też, jak to wygląda ogólnie na YouTubie, ale tak. Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko, które zapyta, dokąd chcesz się udać. Jeżeli nie należysz do żadnego klubu, nie będziesz miała dostępu do klubowej hali jeździeckiej, tak jak do domu klubowego, więc tak. Jednak zawsze możesz porozmawiać z mistrzynią klubów jeździeckich, stworzyć swój własny klub. I jeśli jesteś początkującym graczem albo chcesz po prostu zobaczyć nową halę, mistrzyni klubów jeździeckich da ci zadanie wprowadzające. Zestaw jest taki klubowy, do klubów, że może być. A może chcesz mieć jakiś taki sam ubiór jak członkowie twojego klubu, gdyby z nimi na hali jeździeckiej. Właśnie dotarł do nas zestaw jeździecki Sunset Tales w czterech nowych kolorach. I tam jest fioletowy, ten różowy, taki jasniutki i błękitny i chyba granatowy. I tak. Przedmioty te znajdziesz w sklepie globalnym oraz w sklepach w Dundun.
I chyba jeśli ktoś nie ma odblokowanego Dundle, to nie może tego kupić, mi się wydaje. Ale okej. Smocze, konie i zwierzaki, że tak, dostępna już jest nowa piosenka Nomi Neon Dragon, która została wydana przez Thirsty Music, ale okej. I smocze konie znikną za tydzień w aktualizacji, którą udostępnimy 1 września. Nie przegap ich. Dobra. Jest jeszcze jedna aktualizacja. I dzisiaj wyjątkowo nie będziemy tego chyba jakby oglądać tej piosenki w filmiku tygodnia, bo to jest ta piosenka. Jedna jest fajna, ale możecie sami oglądać, bo po prostu mi się za bardzo nie chce. Aktualizacja wody. Jurowicka woda została zaktualizowana, by wyglądać pięknie. Na jej powierzchni zobaczysz odbicia różnych obiektów, a także zamieniające się światło na płciznach. Jednak najpierw musisz włączyć odpowiednią opcję. By zobaczyć zaktualizowaną wodę, przyjdź do ustawień, a następnie do zakładki grafiki i zaznacz pole o nazwie odbicia. Opcja ta może pogorszyć płynność rozkrywki, więc musisz zdecydować, czy na pewno chcesz ją włączyć. Filmik tygodnia. W następnym tygodniu. Mam nadzieję, że ci uczyłaś worki. Kłaszczem, bo Jelena przygotowuje kolejny wyścig z czasem. I chciałabym jeszcze powiedzieć, że jest aktualizacja, była i ona była dzień wcześniej niż, nie, 2 dni wcześniej niż koniec roku, czyli lekko ponad tydzień i 2 dni, no tu już tydzień i 3 dni powinno u mnie jakby. I że doszedł Percheron do aplikacji, więc fajnie, bardzo ładny jest i to jest ten, co miał dojść. I piękny jest, więc super. Ale ja nagrałam jakby z tego filmik i było o tym w aktualizacji Koni Jerwiku, że wstawię prawdopodobnie. Ale nie wstawiłam, bo po prostu to nie było za bardzo ciekawe i wolałam to omówić w tej aktualizacji jakby, że jest coś takiego. Więc tak, jesteśmy tu. I coś... Okej. Okay. Dobra. No to tak, witam. I dzisiaj jesteśmy na startowcu, bo ja mam... Na tym koncie kupimy sobie jeden zestaw, bo na więcej nie za bardzo na ich kontach nie stać. Starkońców i tak. Kokardy są mega drogie i to jest jeszcze zestaw zielony właśnie. I one są takie... Szkoda, że nie ma postu jakiegoś bardziej granatowego. To są takie pastelowe kolorki. Ale okej. Kupimy wszystko chyba oprócz kokardy. Bo na tyle mnie będzie stać, chyba że to najwyżej kto kupi. Ja wziąłem tego konia, bo nie chciałam za bardzo na magikach dalej jeździć. Czekajcie, poziom baterii, sprawdzę tylko. Okej, podłącz. Na magikach cały czas jeździć, więc wybrałam dzisiaj startowca, bo tylko to jest jedyny mój koń w stajni, który może właśnie. Bo tak czytam, że tutaj jak się kupuje kantar na przykład, czy jakieś rzeczy, to pisze, że tego przedmiotu nie mogą używać następujące posiadane przez ciebie raz. I tak. Więc po prostu czasami jeśli jest nawet chyba za dużo tych raz, to po prostu pisze, że kiedyś mi pisało, że mogą używać następujące przeze mnie rasy. Ten przedmiot. Więc tak, zacznijmy sobie od kantarka. Ja ogólnie wybiorę kolor błękitny, bo ja lubię ogólnie kolor błękitny. I tak, szkoda, że nie ma torby, bo torba by była fajna do tego, na przykład na zwierzaki. Ale okej, tu mamy taki niebieski i w tym będziemy jeździć po prostu, schowam torbę.
i siodła nie ma. To też jest minus. Pewnie dodadzą w którejś tam aktualizacji. Ale okej, tu mamy takie niebieskie owijasy i to nie są owijasy, tylko ochraniacze. Tak? Buty. Buty? Zielone? Ej, czekajcie, to jest zielone? Ej, mi to wygląda... Ej, gdzie jest błękitny? Beżowy. Szary. Fioletowy. Ej, to ja wybiorę zielone, bo to jest jednak bardziej błękitny. Okej. I mamy też taki czapraczek. Ej, to tam był zielony pokazany? Czy to było zielony pokazany? Ej, to jest zielony pokazany. Jeszcze jest dla postaci właśnie. To ja po prostu ubiorę i pokażę. So, i pokażemy. I są też takie zwykłe owiki. I one są nie wcale tańsze, ale mi się wydaje, że lepiej u mnie wyglądają. I tak, tyle jest dla konia i mamy dla postaci jeszcze strój. Więc to mnie będzie kosztować... ej, drogie to. Chyba tego nie kupię. Chyba tylko jakieś owiki kupię. I tu są nowe rzeczy. Trochę powiem, że przesadzili z ceną. Bo tak jest. Za kurtkę trochę droga. Droga. 100 starkońców ok, ale 150? Buty są takie. Bo tu ubiorę nawet kolorowo. W kolorze, do koloru. Taki. Ten toczek i rękawiczki czarne. I czekajcie, ja wezmę telefon, włączę kalkulator i zobaczmy, ile będzie kosztować zestaw plus zestaw koni. To będzie to kosztować tak. 150 plus 85, 150 plus 85 plus 125 plus 90 plus 60, więc już to jest 510, więc już mi nie stać. A sprzęt dla konia i kart też uwierzmy, niech będzie. To jest tak. 100. 125 już powiedzmy. Plus 80 plus 80. I to jest... Czekajcie, co weźmy tu? Czekać. A, dobra, bo tu napisałam 60 i da 125. Dobra. 60 plus 125. 60 plus. Jeszcze dodamy plus. 125. To jest 795 starkość. I to dużo wychodzi jak na tylko taki zestaw. Więc trochę słabo, powiem słabo. Ja chyba kupię tylko dla postaci. Albo kantar tylko, nie wiem. Bo mi jest trochę nawet żal wydawać tyle starkość. No to ja chyba tego nie kupię. Pokazałam i okej. To mamy jeszcze, gdyby ktoś chciał w skrócie, mamy powiadomienie. Zobacz zupełnie nową klubową halę dziecką. Mieszaj i łącz różne elementy. I to jest jakby całe to zdjęcie. Nie tylko jakby przepołowione. Wiem. Jeszcze takie sobie zrobię screenka. I mamy... Twoje konie też mogą mieszać i łączyć swoje różne rzeczy i tak. Ja tutaj odignoruję osóbkę, bo po prostu przeszkadzała mi trochę w zaczęciu. Więc tak. Okej. Tu widzę, że jeszcze są jakieś osoby. Dobra, to ja was na razie zignoruję. Bardzo was przepraszam.
ale trochę przeszkadzacie. Nie, 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 za chwilkę. Za chwilkę was odignoruję, tylko chcę sobie też zdjęcie po prostu zrobić. I szkoda, że one jest właśnie, jak przeważnie są w zadankach odnawiane postacie, to że to jest stare nic. Już was tu odignorowuję. Proszę. I tak, czytam. Witaj, chcesz założyć własny klub jeździecki? A może masz ochotę na wyjątkową wycieczkę po terenie klubu? Pozmawiam z mistrzynią klubów jeździeckich. Okej. Klub jeździecki to fantastyczny sposób na zgromadzenie podobnie myślących osób. A przecież najlepsze przygody daje w wieku, czy żywa się właśnie z przyjaciółmi. Kluby zawsze były mi szczególnie bliskie, dlatego moją pasją jest łączenie ludzi. Być może wiesz już sporo o klubach jeździeckich, ale nawet prawdziwym duszom towarzystwa nie zaszkodzi szybka wycieczka po terenie klubu. Każdy członek klubu jeździeckiego otrzymuje dostęp do mojego klubowego oraz klubowej hali jeździeckiej. Czyż to nie wspaniałe? Jeśli szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, w którym możesz podyskutować o sprawach swojego klubu lub przeprowadzić głosowanie, to dom klubowy idealnie się do tego nadaje. A gdy razem ze znajomymi chcesz wspólnie pojeździć lub potrenować, nie ma lepszego miejsca niż klubowa hala jeździecka. Jeśli znajdziesz chwilkę, to chętnie ci wszystko pokażę. Okej. Daj znać, gdy będziesz mieć czas, to wszystko ci pokażę. I tak. Zwiedzenie domu klubowego. Zwiedzenie klubowego. Domu. Gotowa na zwiedzenie domu klubowego? On się do domu razem z mistrzynią klubu. Okej. Anna, widziałaś już dom klubu? Jeszcze nie, ale chętnie zobaczę. Tak, widziałam już dom klubu, więc nie muszę go zwiedzać kolejny raz. No, widziałam niby, ale chętnie zobaczę. Niech będzie to. Bo tam jakby po prostu nie będzie tego zwiedzać. Możecie sobie przewinąć, ale okej. Cudownie. Przejść przez znajdujące się obok mnie drzwi. Ja będę tuż za tobą. I tu trzeba zejść z konia chyba, żeby tu wejść. I normalnie tak nie będzie. Wiem, że będzie takie okienko. Więc okej. Wchodzimy. I tu są jakby, że napisy, to chyba to zostało odnowione, czy tak było? Witaj w domu klubu. To tutaj spotykasz się z innymi członkami swojego klubu, by przedyskutować bardzo ważne tematy. Śmiało rozejrzyj się, gdy skończysz, wrócimy na zewnątrz. I wiem, że tu jakby nie może nikt oprócz tych z klubu. Ja uwielbiam elegancki styl formalny. A ty jak ozdobiłabyś swój klub? Na luzie, jakby. Testuję zarezerwowany dla najwyższych rang członków klubu. Gdy zdobędziesz odpowiednie stanowisko w swoim klubie, będziesz mogła tu siadać. To miejsce jest zarezerwowane dla właścicielki klubu. Być może na pewnego dnia to ty nią zostaniesz. I tak. Tu można sobie zdjęcie zrobić. I ja jestem ogólnie w klubie i mam plan założyć swój własny, bo to nie jest mój klub. I tak, ja na razie jestem, czekajcie, jakie ma stanowisko, członek. Więc tu jest dla nowicjuszki chyba tylko, a tu jest już dla członka. A, tam jest chyba dla stajennej. Tak? Nie. Tu jest członek. I co jest wcześniej, stajenna czy członek? Nigdy nie wiem. Nie
nie mogę sprawdzić. No ale są takie, że nie mogę. Są zarezerwowane. No, członek jest chyba wyżej niż ten. Jakieś chciałam sobie usiąść i szukałam, i szukałam, i szukałam miejsc. Ale czekajcie, zobaczmy dla właścicielki klubu. I jak to będzie. Tu jest. Nie masz wystarczająco jak wymagająca mistrz. Powiedzmy, że tu trzeba mistrz. Mistrz, instruktorka jazdy, liderka klubu, instruktorka jazdy. Tu liderka, nie właścicielka? Aha. I tu trzeba mistrz, mistrz i mistrz. Okej. Jakieś myślałam, że to jest po prostu taki budynek, bo kiedyś byłam po prostu, bo ja jak pierwszy raz to zwiedzałam, to byłam po prostu właścicielką szkoły, bo miałam swój. Gotowa? Wracajmy na zewnątrz. Okej. Wracam. Okej, wróciliśmy. I tak. Gotowa na wizytę w klubie jechali dziecki? Nie, bo chcę na konia. Nie, bo chcę. I za chwilę sobie posłucę. Teraz. Gotowa na wizytę w klubie jechali dziecki? Udaje się. Tak, gotowa. Ale widziałeś już klubową halę dziecką? Nie, nie widziałam. Doskonale, przejdźmy przez te drzwi. I tak jak tam nie mógł wejść nas z koniem, to tu nawet powinno się z koniem wchodzić. Ło, tak, super. Piękna hala. I ona jest trochę inna niż to jeszcze nieowa większa. Witaj w klubowej hali dzieckiej. Jeśli zechcesz kiedyś poćwiczyć spokojnie z członkami swojego klubu, to przyjdź tu, właśnie tutaj. Śmiało rozejrzyj się i zobacz cały nasz sprzęt. A gdy skończysz, wróć do mnie. I tak. Chciałabym takie jakieś zdjęcie zrobić. Hala dziecka jest na tyle duża, że możesz się rozpędzić podczas treningu lub zorganizować przyjęcie razem ze swoim klubem. I tak chyba nawet ta normalna hala jest troszkę mniejsza. Troszkę krótsza jest. Albo taka sama. Nie, mniejsza jest na pewno, bo nie ma trybuny z drugiej strony, jest tylko po jednej stronie. I tu mamy to. Mnóstwo klubów chce mieć pasujące do siebie kostiumy i kolor, dlatego zadbaliśmy o to, żebyście mieli tutaj dostęp do swoich strojów i sprzętu. I tu jest nawet jakby napisane magazyn, można sobie zjeść coś. I tu mam jakby ubrania swoje. I tak. Tutaj masz dostęp do kilku kamer znajdujących się na hali. Dzięki czemu możesz obserwować trening swoich przyjaciół lub robić zdjęcia i kręcić filmiki. I tak. Tu sprawdźmy sobie. Nie. Nie, to tam powinno być. To chcę. I tu jest taka z przodu. To jest pierwsza. Numer 2 jest taka. Numer 3 taka. I numer 4 od góry całkowicie, więc super. Anuluj. I w ogóle ktoś z mojego klubu tu jest. Hej. Hej, Blanka. Jesteś w moim klubie? No, w tym, co jestem. A, jesteś. Doświadczony jeździec jesteś. Ej, miało być online. Jakoś nie zauważyłam, żeby było. I tak. O, są ludzie. Hej. Pozdrawiam cię, Blanka. I tak. My sobie tu... Nie, nie chcę. Anuluj. Jest nawet, że opcja zdjęć, jak włączycie.
Widzicie? Więc przemyślane jest to. Proszę, tylko nie śledźmy. Jeśli uwielbiasz słuchać muzyki podczas treningów, wypróbuj rozmaite playlisty. I tu jest tak, kur. I ja włączę teraz muzykę. Możemy sobie puścić któreś. Cicho, jakoś. Nie? Ja tu mam piosenkę. Mam dźwięk włączony. Dobra, to będę oks. Grafika. I tu jest odbicie. Więc to za chwilę sobie sprawdzimy, ale ok. I kur. Niech sobie leci może w tle, albo nie, bo mógłbym mi zablokować filmik. Tak, mamy też stanowisko z przykłaskami dla twojego konia, który może on schrupać przed treningiem lub po nim. I tu można kupić. Więc fajnie. Dlaczego nie ma dla postaci? I tu może koń wejść na trybuny. I tak, tamtędy jest wejście też, ale ja wolę ten. I tu mamy to. Jeśli chcesz mieć wygląd sierści z twojego konia, sierści, włosów, możesz to zrobić tutaj. I to jest tu. I u mnie może być krótkie, koreczki. I koreczki od nowej liczby, takie były takie płaskie. Nie no, ja mam podłączony komputer, chyba że mam odłączony od zasilania. Ha, ha, ha. Dlaczego by miał nie być odłączony? Od zegarka. No ogólnie mega na łóżku. Porządek, powiem. Okej, i taka długa. I mi się najbardziej podoba chyba to normalne. No okej, i my sobie przejdziemy tam. I mega wszystko to ładnie zrobimy. A z drugiej strony mamy po prostu jakby tylko kawiarnię. Tu można sobie usiąść, pewnie właśnie, tam też można w fotelach i tu też. I są trybuny. I co my jeszcze mamy tam? Czy my mamy usiąść sobie? Czy coś? Czy że trybuny? A chyba, że trybuny. Oh no. Ej, co to się stało? Co to się stało? Co to się tu stało? Okej. A w ogóle dzisiaj jak się logowałam, to gry miałam przykładnie wiadra. Już się parę razy tak zrobiło. I można tu tańczyć, to my sobie zatańczymy. O. Dance, 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 dance. Tu, nawet mam takie buty. Niech będzie takie, to jest dobre. Możecie sobie powiedzieć, że ja nie chcę osobiście. No i czekajcie, co ja tu mam jeszcze? Położę coś. Czy mam coś tutaj? A wiem, to. Tu można jakby, tu są jakby takie wokół, więc fajnie, że to jest tak wokół zrobione. Tu też właśnie powiększę. I mamy. Tutaj masz dostęp do całego z naszego sprzętu. Ja lubię trenować z pachołkami, ale ty masz do wyboru pole bailing, barseling i wszystko inne, na co akurat masz ochotę. I tak, mamy normalne i to są te, co są ogólnie na ujeżdżalni. Nie, ej, czekajcie, B nie jest to, co na ujeżdżalni. Ej, bo tam jest jeszcze jedno. Tu mamy takie. Tak
takie fajne spektrum sobie zrobimy. Ja też takie widziałam u kogoś na miniaturze, ale okej. Okay. Tu są takie. I tam widzę, że jest jeszcze na jego tablicy. A nie, bo ja wzięłam tą taką tablicę jakby drugą. Chyba, bo są dwie tablice. Właśnie wiem. Widzę. I tak. A na tej mamy takie. B to są postpachołki, a C to jest to. To są te, co są na ujeżdżalni. Ja nie chcę, resetuj. Nic z tego, a z tego jest A. To są jaki? Ło, dobra. To sobie sprawdzimy. Okej. Okay. Mega fajne tu jest. Ej, dużo zdjęć można porobić. Fajne, fajne to. Fajne, fajne. Dobra, na wyłożę jeszcze koniak, nie powiem co. Dobra. Ale fajnie, jak chłosterki trochę się ułożył. Jakby ją hamować, czy co? Okej, okay, co tu jest? Co tu się dzieje? Co tam się dzieje? Z tymi pachukami. O, okej. Okay. Nie będzie chyba dobrego z tym mostem zdjęć. Dobra, już niech będzie takie. Nie będziecie moście męczyć. A i to nie idzie od tej, tylko od tamtej, dobra. Jakby. Ale ogólnie startować ma mega post jak w westernie. Więc fajnie, można sobie slalom zrobić. Ale to chyba nie w tym jakby. Można, tu jest takie okre do okręcenia. Mamy jeszcze B. I B to są takie beczki, a C to są do slalom. Więc okej, okay, zerknijmy sobie jeszcze tylko na slalom. Ej, to się nie wywraca. Okej, dobra. I dobra, jesteśmy gotowe, wracajmy na zewnątrz. Okej, okay, wracamy. I tak, ja bym chciała jeszcze nam tą wodę pokazać. To takie z wody. Po prostu pojedziemy sobie do Murland, po wózką i będziemy wody. I co to jeszcze? Dziękuję za rozmowę, Anna. Mam nadzieję, że ten teren klubu jeździeckiego przypadł ci do gustu. Mega. Pamiętaj, że musisz należeć do jakiegoś klubu jeździeckiego, by ponownie tutaj wejść. Okej? Okay. Jeśli zechcesz założyć własny klub, wiesz, gdzie mnie szukać. Nie wiem, gdzieś. Bo można sobie nawet włączyć mistrzyń klubu jeździeckiego, żeby było widoczne. I my sobie pojedziemy do Movement. Escape. Wózkę. A, bo jesteśmy na platformie.
Mulan to jakoś mi nigdy nie działa. O matko, jestem za blisko tej podwózki, no. Nie. Escape bez... Jak to nie ma? Jak to nie ma? Też by mnie ktoś podrzucił. A, jeszcze wam przy okazji pokażę tam. Jak to, jak chce się wejść, że jest tak. Więc dobra. Teraz... Nie no. Co tu się dzieje? Powiedzmy, że pojedziemy sobie... No... Dostań Murland. Dostań Murland. Dobra. No już będziemy kończyć. Bo i tak nagrywam już prawie godzinę. To miała być krótka aktualizacja. Ale dobrze. I tak, teraz mamy wodę tak. Taką. I ja się ukryję, zrobimy takie zdjęcie. A teraz włączymy tu ustawienia, grafika, odbicia. Ej, nieźle to zrobili. Ja myślałam, że jak powiedzieli aktualizację wody, będzie można pływać w wodzie. Ale to naprawdę jest mega. Może będzie można pływać. Ej, jeszcze szybciej idzie jakby. Nie no, teraz to cool wygląda. Można fajne zdjęcia robić. Gdyby ktoś chciał. No koniec, chyl główkę. Schyl głowę. Nie potrafisz. O tak, tak, tak. Tak, pij. Pij sobie wodę. Pij. Nie dotykaj. Ue. No, teraz trzeba troszkę dalej dać, żeby mógł się napić. No i się schyl. A jak ta noga się rozmazała? No pij, pij, pij. Ale mega, mega ta woda wygląda. Po prostu tak, taka piękna jest. Tylko to trochę przez to, że błyszczy to. Trochę jednak bolą oczu. Poczekamy sobie, aż koń się zdecyduje, żeby się napić. O, pije. Nie no, teraz to musiałeś zanurzyć całą głowę. Łatwo. Ale teraz można nawet jakieś śmieszne takie. Dobra, mam dosyć, poddaję się. No i tu, że ma jakoś zacinać gra, że zacina. Podobno. Jakoś się ścina gra. No coś tu widzę, że się ścina. No ścina się, ścina troszkę. Albo to moja psychika. Dobra. Ustawienia, włączmy sobie odbicia. A ci nie ma nic tu? Nie chcę ci nie ma. Co? A cienia, cień się nie robi. Jak nie ma cieniowania. Jakby, że cień się nie robi taki. Ej, co ja tu cienia nie mam włączonego? Zobaczmy sobie, ukrój się.
Aha, cień mi się nie robi włos. Okej. Okej. Dobre to zdjęcie, nawet jeśli ktoś chce robić po prostu widoczki. Dobra. No to tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. W końcu powinno się.